Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku Emily dostała pracę na poczcie. Barbie postanowiła, że ją odwiedzi, no i zobaczy, jak sobie radzi pierwszego dnia. Och, dzisiaj mój pierwszy dzień w nowej pracy. Całe szczęście, że ją dostałam. No i wreszcie mogę rozwieźć wszystkie paczki, listy, no i w ogóle wszystkie przesyłki, które tylko trafią do nas na pocztę. Tak wygląda mój pojazd. Zobaczcie sami, jaki piękny. W miętowym kolorze. O, tutaj jest nawet taka mała koperta. Widzicie moje miejsce siedzące. No a z tyłu już teraz są przygotowane paczki, które muszę zawieźć na miejsce. Och, tak, tak, trochę się ich nazbierało. Też się najpierw nie spodziewałam, że aż tyle będzie tych paczek. No ale cóż, w końcu miasto jest całkiem spore. Dużo osób tutaj mieszka i dlatego muszę rozwieźć aż tyle paczek. O, mam nadzieję, że zdążę na czas. No dobra, wsiadam już na mój skuter i ruszam w drogę. No dobra, to uwaga, uwaga, wsiadamy. Czas jeszcze tylko oczywiście zgiąć nóżki. I siadam prosto na mój skuter, ale będzie fajnie, cała trasa przede mną. No dobra, dobra, skoro jestem gotowa, to czas teraz tylko przydusić pedał gazu i przed siebie. Popatrzcie, tak wygląda moja trasa, widzicie, po drodze mnóstwo przeszkód. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę, trasa jest troszkę długa. Ja jeszcze aż tak daleko sama nigdy nie jeździłam, ale wierzę, że dam sobie radę. No dobra, wszystko już gotowe, to ruszamy! No dobra, trasa pokonana. Chyba nawet nie było aż tak strasznie. Ale moment, gdzie to ja mam pierwszy przystanek? Wydawało mi się, że to jest gdzieś tutaj. Momencik, jeszcze dalej? Nie, no to było gdzieś tu. Zaraz, zaraz, gdzie ta pierwsza stacja? Aha, dobra, jestem już na miejscu. Czas teraz zanieść pierwszą przesyłkę. O nie, 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 nie. To się nie dzieje naprawdę. Moment, naprawdę? Nie wzięłam, no nie, nie wzięłam przesyłek, wszystko zostało na poczcie, a przecież miałam zawieźć tyle listów, muszę wracać na pocztę. No dobra, to teraz jadę prosto na pocztę. Mam nadzieję, że nikt nie zabrał moich przesyłek. Ho, całe szczęście, wszystkie są na miejscu. Jejka, a ja to już się tak strasznie zaczęłam martwić. To w końcu mój pierwszy dzień w pracy. O, cześć Emily, jejku. Pracujesz na poczcie? Od kiedy to? Jejku, Barbie, co ty tutaj robisz? No... Tak, pracuję na poczcie. W sumie dopiero zaczynam i nie wiem, czy już teraz mnie nie wyrzucą, bo dopiero pierwszy raz wyjechałam w trasę i zapomniałam o wszystkich przesyłkach. Ach, Emily, nie martw się, to się każdemu może zdarzyć. No coś ty. Dlatego, no wiesz, lepiej szybko zawieź te paczki na miejsce i zobaczysz, będzie po problemie. Wszyscy za parę dni o tym zapomną, a jak nikomu nie powiesz, oprócz mnie, no to przecież nikt się nie dowie. Wiesz co, Barbie? W sumie to masz rację. Dzięki. A ty co, tak przejazdem tutaj jesteś? Czy masz może jakąś paczkę do odebrania? Nie, ja tak, tylko przejeżdżam. Właściwie to jadę na zakupy, wiesz? Okazało się, że nie mam jednej zapasowej opony, no i muszę ją sobie dokupić do mojego samochodu, żeby nic mi się nie stało. No bo wiesz, za tydzień wyjeżdżam, no a na trasie to różnie bywa. Nie, no pewnie, że tak. Całkowicie Ciebie rozumiem. Ja na moim skuterze jeszcze nie miałam żadnego wypadku, ale w sumie to mój pierwszy dzień w pracy. Skuter jest super. Wcześniej nim jeszcze nie jeździłam, ale już mi się od razu spodobał.
O, to najważniejsze. Wiesz, ważne jest to, żebyś dobrze się czuła na tym skuterze, no i żeby nic ci się nie stało po drodze. Dlatego już ci nie przeszkadzam. Ja ruszam po tą oponę, a ty szybko zawieź wszystkie przesyłki. Do zobaczenia później, pa! Oho, ale fajnie było przejechać przez pocztę. Przynajmniej spotkałam Emily i mogę jechać dalej. No dobra, skoro Barbie już pojechała, to teraz czas na mnie. Tylko muszę natychmiast przyczepić sobie te wszystkie przesyłki, paczki, listy i w ogóle wszystko, żeby znów o tym nie zapomnieć. No dobra, to przyczepiamy i teraz już mi na pewno nigdzie nie uciekną. To uwaga, uwaga i ruszamy! Wow! Paczki też jadą! Teraz przynajmniej zabrałam wszystko ze sobą! No dobra, czas odnieść pierwsze paczki, ale mi to świetnie poszło. O, i jeszcze druga paczka i mam komplet. To tym razem wreszcie udało mi się doręczyć paczki. Mogę być z siebie dumna. Mój pierwszy dzień w pracy udał się znakomicie, mimo że na początku zapomniałam zabrać wszystkie paczki. W dzisiejszym odcinku Emily po raz pierwszy rozpoczęła swoją pracę na poczcie. I jak widzieliście, na początku niezbyt jej to wyszło, bo zapomniała o wszystkich paczkach. Tak bardzo się spieszyła, aby dowieźć je na miejsce. Na szczęście za drugim razem już wszystko poszło bez problemów. Jeśli ten zestaw Wam się spodobał, czyli Barbie na poczcie, koniecznie zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!